Ja właśnie chciałbym nawiązać do kwestii karteczek, słowa pisanego. Ja jestem, należę do pokolenia hybrydowego, internetowo jeszcze biblioteczno-książkowego. Otóż, drogi panie, chciałbym panu przekazać pewną informację. Otóż w gronie internautów mamy też 50+. Pan może mówić oczywiście, że ataki na strony to jest kwestia wygłupu młodych ludzi. W przypadku podobnym, czyli marihuany, bez przerwy się mówi o tym, że jest to rewolucja młodych ludzi, że jest to... jest to bardzo ważne, wbrew pozorom. Jednym z winnych również, musimy to sobie powiedzieć szczerze, za to, że nie było tej dyskusji, za to odpowiedzialne też są media. I ciekaw jestem, co na przykład pan prezes Krajowej Rady może powiedzieć, dlaczego media nie podjęły tego tematu. Mówię jako przedstawiciel też mediów, jako dziennikarz, przyznaję się ze wstydem, do tego, że nie zauważyłem tego momentu, kiedy było trzeba na ten temat dyskutować. Teraz wszyscy jesteśmy mądrzy. Ja chciałbym tylko pchnąć tą dyskusję nieco dalej. Nie, że się rozlało mleko, tylko teraz zastanówmy się, co to jest wartość intelektualna, czy wartością większą jest wolność, czy musimy w inny sposób określić to, co jest, zdefiniować własność. Stoimy przed naprawdę na skraju na progu nowych czasów i trzeba przedefiniować, redefiniować pojęcia, a nie mówić o tym, co 2-3 miesiące temu się działo. Ludzie, przecież w ten sposób nigdzie nie dojdziemy. Będziemy się przerzucać tylko pretensjami o tym, co było do piątku zeszłego tygodnia. Trzeba myśleć o tym, co jest w piątek w przyszłym tygodniu i niestety, no, proszę też brać poważnie pod uwagę ludzi, którzy mają ponad 50 lat.